Gościem w naszym studio jest pan Stanisław Górka, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Emerytury to główny temat naszej rozmowy. Od 1 października, czyli za niespełna dwa tygodnie, wchodzą w życie nowe przepisy emerytalne. Proszę Państwa, tak jak Pan redaktor powiedział, od 1 października wchodzi nowy wiek emerytalny, który obowiązywał przed 2013 rokiem, czyli 60 lat kobiety, 65 lat, ko 65 lat mężczyźni. Nowy wiek emerytalny wprowadzony został ustawą z 16 listopada 2016 roku. Przez ten okres Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowywał się do wejścia tej ustawy w życie. Podam troszeczkę statystyki. Dotychczas w suwałkach inspektoracie ZUS suwałki złożono 478 wnioski o w nowym wieku emerytalnym, to jest, co stanowi 34%. W Polsce, przepraszam, potencjalnych emerytów i rencistów w suwałkach jest 1372 osoby. To jest osoby, które skończyły wiek 60, kobiety, bądź 65 lat mężczyźni. W Polsce mamy natomiast 331 tysięcy potencjalnych emerytów. Złożyło dotychczas 120 tysięcy emerytów, co stanowi dane zbliżone w suwałkach, czyli 36%. Jak złożyć wniosek o taką emeryturę? No Wniosek o emeryturę złożyć jest czynnością bardzo prostą: należy zgłosić się do indywidualnie, osobiście, zaraz z dowodem osobistym, do zakładu ubezpieczeń społecznych przy, w Suwałkach przy ulicy 1 maja 33. Należy wypełnić wniosek o emeryturę. Drug wniosku o emeryturę jest drukiem aktualnie uproszczonym. Do tego trzeba wypełnić jeszcze załącznik y, o okresach składkowych, i nieskładkowych, zwany popularnie RP6 gdzie należy wypisać historię zatrudnienia. Osoba, która y, zwolniła się z pracy, powinna dołączyć również świadectwo pracy z rozwiązaną umową o pracę. To wszystko? I to wszystko. Kto może przejść na emeryturę? Y, y -y, Chciałbym ch ch zaznaczyć jeszcze, że dotyczy to osób, które miały dotychczas złożony wniosek o kapitał początkowy. Jeżeli osoby, które, y, nie, które nie mają ustalonego kapitału początkowego, powinny złożyć całość dokumentacji od... Początku swego zatrudnienia, czyli wszystkie świadectwa pracy oraz zaświadczenia o wynagrodzeniu. Mm -hmm. Kontynuuję swoje pytanie. Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 bądź 65 lat? No, tak już już podkreśliłem, mogą przejść kobiety w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Kto decyduje o tym, czy kiedy osoba uprawniona do emerytury skorzysta z tego świadczenia? Decyduje sam każdy uprawniony. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uruchomiono stanowisko doradcy emerytalnego. To stanowisko jest od 3 lipca 2017 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponował potencjalnym emerytom, żeby się zgłosili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i sprawdzili, jaka jest wysokość emerytury. Skorzystało bardzo wiele osób, w słałkach około 1000 osób skorzystało z doradcy emerytalnego, i decyzję o podjęciu i przejściu na emeryturę podejmuje każdy, każdy sam zainteresowany, no wiedząc, jaka jest wysokość emerytury, czy dalej pracować. Czyli głównie u tego doradcy, o którym Pan wspomniał, obliczamy wysokość tej emerytury i tak. dowiadujemy się o wszystkich innych szczegółach, tak? Tak. Jest to tak zwana emerytura prognozowana, czyli wyliczona wysokość emerytury, jaką by na dzień uzyskania wieku emerytalnego uzyskał zainteresowany. O ile wzrasta wysokość świadczenia emerytalnego, jeżeli zdecydujemy się pracować dłużej, no, mimo uzyskania prawa do emerytury o rok, dwa czy też trzy lata? Wysokość y, po uzyskaniu emerytury, wysokość emerytury, tak jak prasa podaje, wzrasta mniej więcej o 8% rocznie. Y, podam, państwu, y, podam państwu, jak to się oblicza. Wy, oblicza się wysokość zgromadzonych składek przez ten okres, w którym świadczenie biorca y, wpłaci do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podzielone przez średnie trwanie życia. Y, nie jest to regułą, że to jest 8%. Jednakże emerytura wzrasta pff. Oblicza się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że żeby pracowała osoba co najmniej 5 lat, może ona wzrosnąć nawet 40%. Jak długo trzeba pracować, aby mieć prawo do tej najniższej emerytury? Do najniższej emerytury trzeba pracować od 1 października 2017 roku. Kobiety co najmniej 20 lat, mężczyźni 25 lat i wówczas mają prawo do najniższej emerytury, czyli 1000 zł. No właśnie, a czy po przejściu na tę emeryturę można pracować? Tak, oczywiście. Nie ma żadnych, Nie ma żadnych ograniczników dotyczących zatrudnienia emerytu jenencistów po uzyskaniu ustawowego wieku emerytalnego. Warto, myślę, o tym pamiętać. Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym? Środki w otwartym funduszu emerytalnym zostaną dołączone do pobieranej emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda drugą decyzję o wartości zgromadzonej środków w otwartym funduszu emerytalnym i tak samo policzy tą wysokość i będzie świadczenie biorcy otrzymywało jedną emeryturę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co jeszcze powinni wiedzieć wszyscy przychodzący na emeryturę właśnie po 1 października? No cóż, decyzję powinni sami podjąć: czy przejść na tę emeryturę, czy jeszcze zastanowić się i przemyśleć, jak, czy i dalej pracować, w zależności od swojej kondycji, wieku, jak ja to nazywam, i stanu zdrowia. I podjąć właściwą decyzję, czy dalej pracować, czy już skorzystać z nowego wieku emerytalnego, który obowiązyło przed rokiem 2013. Chciałem Państwu przypomnieć, że przed rokiem 2013 było też wiek emerytalny 60 dla kobiet i 65 lat mężczyźni. Mamy tutaj również pytanie o okresową emeryturę kapitałową. Jak to tutaj wygląda? Okresowa emerytura... Yy... Kapitałowa, już ja mówiłem na ten temat. Wartość zgromadzonych składek okresowej emeryturze kapitałowej jest dzielona przez średnie trwanie życia. Obliczana jest wysokość tej emerytury i dodawana do emerytury, który wypłaca ZUS i wypłacana jest w jednej wysokości. Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje do, do wieku, kiedy skończą się środki zgromadzone w tym, w tym funduszu. A co się zmienia, kiedy jesteśmy nauczycielem, prawda? I chcemy przejść po tym 1 października na wcześniejszą emeryturę? No Temat nauczycieli jest niezwykle skomplikowany. Bardzo proszę. Nauczyciele mogą skorzystać z emerytury z nowej emerytury, która wchodzi od 1 października 2017 roku, czyli jeżeli osoba skończyła 60 lat i 65 lat mężczyzna mogą skorzystać również z emerytury z karty nauczyciela, jeżeli mają wiek na 31 grudnia 2008 2008 dobrze powiedziałem oraz o zaświadczenia kompensacyjnego. Czyli tyle jest wariantów obliczenia emerytury kompendium wiedzy o emeryturach na antenie Radia 5. Przypomnę, gościem w naszym studio był pan Stanisław Górka, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Suwałkach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.